Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dziś będziemy rozmawiali o kinie, o przemyśle filmowym i o produkcjach filmowych, ale nie w kontekście takim ogólnokulturowym, tylko specyficznym, pandemicznym mianowicie. O kinie w epoce pandemii będziemy rozmawiać, o tym, co się w ogóle z przemysłem filmowym w czasie tych ostatnich 12 miesięcy działo i jak artyści, którzy się zajmują tworzeniem filmów, zareagowali na pandemię. Czy już w tak krótkim czasie wątek koronawirusowy istotnie odzwierciedlił się w produkcjach filmowych, czy może to jest jeszcze za wcześnie? A jeśli tak, to jakie gatunki specyficznie chętnie na niego zareagowały i dlaczego horror na przykład był właśnie takim gatunkiem, który trudno się dziwić, nawiasem mówiąc, właśnie na koronawirusową sytuację odpowiedział rozmaitymi produkcjami interesującymi. Spotykamy się dzisiaj z Jakubem Majmurkiem, eseistą, krytykiem filmowym, człowiekiem, który o historii kina wie bez mała wszystko, no i który też trzyma rękę na pulsie tego, co się w kinie światowym i nie tylko światowym dzieje. Mnóstwo tutaj ciekawych tytułów, mnóstwo rekomendacji, mnóstwo interesujących wiadomości z wewnątrz filmowego świata Państwo usłyszą, także będzie co oglądać później, będzie o czym myśleć. No i cóż, zapraszam na tę rozmowę, pomyślałem, że ostatnio o takich poważnych tematach tutaj bardzo rozmawialiśmy. Ten temat oczywiście też jest poważny, ale też się łączy trochę z takim spędzaniem czasu przed telewizorem, co przecież wszyscy, czy ekranem komputera, na oglądaniu seriali i filmów, co przecież wszyscy uwielbiamy robić. No więc dlaczego by o tym nie porozmawiać? Dziękuję tradycyjnie patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Zachęcam do wspierania tego podcastu. Wiążą się z tym pewne benefity, w szczególności przynależność do grupy facebookowej, w której o różnych sprawach sobie rozmawiamy, a także dla osób, które płacą subskrypcję, czy wykupują subskrypcję w kwocie 20 zł i więcej miesięcznie, mam specjalny newsletter, który co tydzień rozsyłam w środy zawsze do właśnie tej grupy osób, a w newsletterze różne dodatkowe rekomendacje, różne polecenia lekturowe, co warto przeczytać, po co sięgnąć, żeby sobie jeszcze poszerzyć sposób widzenia tematyki zaprezentowanej w danym odcinku. No dobrze, to co? Wszystkiego najlepszego Państwu życzę, dużo zdrowia i zapraszam na rozmowę z Jakubem Majmurkiem. Jakub Majmurek, gości w podcaście Skądinąd, nie pierwszy już raz zresztą, dzień dobry. Dzień dobry, drugi raz dokładnie. Tak jest, rozmawialiśmy wcześniej, w takim dwupaku właściwie wystąpiłeś z Pawłem Boguszewskim przy okazji eutanazji, śmierci mózgowej i różnych kwestii etyczno-bioetycznych, no ale dzisiaj w innej twojej roli wystąpisz tutaj, czyli w roli filmoznawcy, krytyka filmowego znakomitego. Twoje teksty od lat dotyczące kina można czytać w Krytyce Politycznej, ale też w Dwutygodniku, gdzie opublikowałeś jakiś czas temu esej Rok pandemicznego kina. Przyglądałeś się kinu w epoce pandemii i pomyślałem, że to dobrze, żeby o tym pomówić, bo to bardzo ciekawy temat jest. Zanim cię popytam o te różne filmy, które w pandemii powstały, a trochę tego było, i też o filmy, które jakoś starają się konsumować ten temat COVID-u i na różne sposoby jakoś sobie przetwarzać fabularnie te nasze doświadczenia z ostatnich 12 miesięcy, to zacznijmy może od tego, jak w ogóle na kondycję kina wpłynął koronawirus. Co się właściwie w tym świecie filmowym, w różnych obszarach świata filmowego, zarówno w tym obszarze wielkich produkcji, które wyświetlane czy tworzone są z myślą o kinach, tych kinach tradycyjnych, jak i w obszarze tych platform różnych typu Netflix na przykład, które też same produkują rzecz jasna filmy i seriale. Co się na różnych poziomach tego przemysłu filmowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydarzyło, jak na to oddziałał koronawirus? Myślę, że dla przemysłu filmowego to był szok, to co się stało w ciągu ostatnich miesięcy. Szok nieporównywalny chyba z niczym innym, z żadnym innym kryzysem, który dotykał przemysł filmowy, przynajmniej być może, nie wiem, w
Polsce no, większym szokiem, większym wstrząsem, większym przerwaniem ciągłości była na przykład, nie wiem, II wojna światowa, ale już na przykład patrząc z amerykańskiej perspektywy, no to niekoniecznie. Kiedy po prostu wraz z wprowadzaniem pierwszych obostrzeń epidemicznych zamknięto kina na całym świecie, no to w niektórych miejscach globu no, ludzie już wcześniej mieli doświadczenie, nawet żyli ludzie, którzy mieli takie doświadczenie. No, w Polsce kina ostatnio zamknięto wcześniej, przed tymi obecnymi falami obostrzeń, przy okazji stanu wojennego, przez pierwsze miesiące stanu wojennego kina były zamknięte, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych nigdy nie zamknięto kin. Kina były otwarte w czasie epidemii hiszpanki, kina były otwarte w trakcie wielkiego kryzysu, kina były otwarte w trakcie II wojny światowej, wojny w Korei, wojny w Wietnamie i tak dalej. No i dla Amerykanów, dla amerykańskiego przemysłu filmowego, kiniarzy, publiczności, sytuacja, kiedy się zamyka kina z powodu wirusa, z powodu lęku przed ekspansją wirusa, no była jakąś taką sytuacją zupełnie bez precedensu i szokiem, którego nigdy nie doświadczyli. Po raz pierwszy, odkąd kino w ogóle powstało w historii Stanów, pojawiła się taka sytuacja, że człowiek, który ma już wszystkiego dość, chce się jakoś oderwać, chce się jakoś zresetować, no to nie może tego zrobić, wchodząc z ulicy do kina, bo kina są, czy tam były, bo w tej chwili te obostrzenia są już tam zdejmowane w odpowiednim tam porządku przez poszczególne stany, bo kina były zamknięte. To jest coś, czego w Stanach nigdy wcześniej nie było. No, u nas w Polsce żyją osoby, które pamiętają to, jak kina zamknięto w okresie stanu wojennego, no ale to jest też taka pierwsza sytuacja po 89 roku, kiedy kina są zamykane. No i to był jakiś, to była zupełna katastrofa dla kiniarzy, dla właścicieli kin, dla dystrybutorów filmowych. Jeżeli przyjrzymy się temu, jakie były wyniki frekwencji w zeszłym roku w polskich kinach, jak to wyglądało, no to mamy w zasadzie do czynienia no, z cofnięciem się tych liczb o jakieś 10 lat, przez ostatnie 10 lat z kawałkiem nawet, gdzieś tak mniej więcej od 2007-2008 roku polski rynek filmowy rósł nieprzerwanie i z rynku, który był rynkiem kiepskim, rynkiem gdzieś tam wlokącym się w ogonie krajów Unii Europejskiej, no, awansował do rzędu rynku no, bardzo, bardzo już przyzwoitego, potrafiącego robić całkiem niezłe finansowe wyniki. No to tutaj jak gdyby ten poprzedni rok przerwał ten trend, no i też widzimy, że ten rok także przerwie, no w zasadzie poza jakimś tym krótkim, częściowym otwarciem bez multiplexów na dosyć krótki okres czasu. Także pierwszy kwartał 2021 roku jest rokiem dla kina straconym, więc to bez wątpienia był pod wieloma względami szok dla przemysłu filmowego, przede wszystkim dla kiniarzy i dystrybutorów, no szok przychodowy, nagle po prostu nikną przychody, pozostają cały czas koszty, ponieważ kino ma pewne stałe koszty, takie jak koszt czynszu, takie jak koszt pensji pracowników i tak dalej, wszystkich opłat, które są konieczne do tego, by to kino utrzymać w gotowości do uruchomienia. Bez wątpienia jest spadek dochodów dystrybutorów i także po prostu no, straty konkretne, ponieważ też dystrybucja filmu jest procesem, który wymaga dosyć skomplikowanej logistyki, wyłożenia środków, zainwestowania w plakat, w reklamy, w billboardy, w cały jak gdyby plan cały plan dystrybucyjny. Przecież dystrybutorzy to są na ogół firmy, które mają określoną liczbę pracowników. No i tutaj nagle tracą możliwość osiągania z tytułu dystrybucji filmu dochodów w kinach, więc na pewno te dwie gałęzie przemysłu filmowego, czyli ta branża dystrybucji, branża ekspozycji w kinach, zostały uderzone najsilniej. Myślę, no tam, że na pewno też było wiele bankructw, takich bankructw nieodwracalnych. Na razie w Polsce jeszcze nie, na razie z tego co wiem upadło jakieś jedno kino studyjne, no i tutaj... W Stanach dużo więcej podejrzewam, no tutaj akurat danych dokładnych nie mam, wiem, że w Polsce upadło jedno kino studyjne, no faktycznie te kina studyjne są na jakimś takim bardzo, bardzo... w tej chwili poziomie walczącym o życie. Tutaj co najmniej dwa warszawskie kina studyjne mają jakieś potężne problemy. Tutaj się właśnie słyszy o Kinotece i o Lunie, że one są też w takim właśnie stanie, że no, trudno powiedzieć, czy się otworzą po tej pandemii, czy się nie będą w stanie otworzyć, więc to są takie dwa kina no, w stanie bardzo, bardzo ciężkim finansowym.
Problemy mają też multipleksy, one na ogół są uważane za takiego bardzo silnego gracza na rynku, który jest w stanie sobie zamortyzować utratę przychodów z biletów gdzie indziej, ale te straty multipleksów też są jednak bardzo, bardzo duże. Tutaj też jak gdyby oprócz tego szoku związanego z utratą dochodu, no to branża multipleksów tutaj czeka najprawdopodobniej kolejny. Też właśnie w tym roku pandemicznym jedna z sieci kin przegrała proces z Stowarzyszeniem Filmowców Polskich w sprawie zasad rozliczania tantiemów dla twórców i tutaj jak gdyby odszkodowanie szło w grube miliony złotych, jakie właśnie ta sieć musi przekazać Stowarzyszeniu Filmowców Polskich i pozostałe sieci multiplexów mają podobne procesy i można się spodziewać podobnych wyroków, więc tutaj też jak gdyby oprócz tej pandemii no branża ma jeszcze kolejny problem, więc też te multiplexy no jest bardzo ciekawe jak się zachowają, one przed pandemią wydawały się jakieś niesamowicie silne, rozpoczęły wojnę cenową o widza, obniżyły ceny biletów, ponieważ czuły się na tyle pewnie ekonomicznie, że mogą to zrobić, miały świetne absolutnie wyniki. No i to wszystko się posypało, więc tutaj na pewno tą częścią przemysłu filmowego, która uderzona została najsilniej, były kina i dystrybucje. Za to z kolei na tej sytuacji wzmocniły się właściciele platform VOD. Tutaj widać bardzo wyraźnie, że mieliśmy do czynienia ze wzrostem ilości czasu, jaki spędzamy na platformach typu Netflix, HBO Go i tak dalej. Widać bardzo wyraźnie, że mamy wzrosty abonentów, chociaż w przypadku Netflixa czytałem ostatnio, że trochę mniejsze niż się oni jednak spodziewali, coś tam się skutkowało jakimiś spadkami cen akcji globalnie, to jednak nie było aż tak dużo, jak się spodziewano. Widzieliśmy to na przykład te platformy streamingowe, takie jak HBO, no zaczynają walczyć o wielkie blockbustery, filmy, które wcześniej nie wyobrażaliśmy sobie ich dystrybucji poza kinem, tutaj na przykład Wonder Woman 1984 czy ta Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, no była nawet ta historia, że oferowano producentom nowego Bonda jakieś gigantyczne pieniądze za to, by on trafił właśnie od razu na jakąś platformę cyfrową, to się jednak nie stało. No i widać wyraźnie, że ten trend, który był w przemyśle filmowym widoczny już od dobrych kilku lat, trend rośnięcia siły platform VOD kosztem kin, kosztem dystrybutorów filmowych, tych, którzy zajmują się wprowadzaniem filmów do kin, jak gdyby też wzrost, który stwarza pewne zagrożenie dla tego całego ekosystemu dystrybucji filmowej, dystrybucji, która jest oparta jednak na pewnej sekwencyjności okien, czyli najpierw jest to kino i tylko i wyłącznie kino, później są to właśnie platformy VOD, potem DVD i tym podobne nośniki, na końcu telewizja, no to widać wyraźnie, że ten wzrost znaczący platform VOD w ostatnich latach no już zaburzał przed pandemią ten model dystrybucyjny, co się spotykało się z dużym oporem branży, czego przejawem były na przykład te dyskusje, czy filmy z Netflixa powinny być dopuszczane do Oscarów, czy nie powinny być dopuszczane do Oscarów. Przecież na przykład walka o to, czy w Cannes na festiwalu, w Cannes, który jest najbardziej prestiżowym festiwalem kina artystycznego w Europie i chyba na świecie, pokazywać filmy, które nie mają dystrybucji kinowej i są produkowane właśnie na platformy VOD, czy nie pokazywać. Tutaj francuscy dystrybutorzy filmowi i kiniarze bardzo ostro przeciwstawiali się temu, walcząc właśnie o zachowanie tego systemu sekwencyjności okien, no to pandemia, te procesy, które prowadziły do osłabienia tego starego ekosystemu, który gdzieś tam został wypracowany, funkcjonował przez lata, te procesy wzmocniła. No i tutaj już widzimy właśnie, że to okno kinowe było włączane i wyłączane, mimo tego przemysł filmowy jakoś sobie radził. Widzowie coraz w ciągu tego roku no, przyzwyczaili się, że niekoniecznie nowości muszą iść oglądać do kina, że równie dobrze mogą gdzieś tam je mieć u siebie na VOD. No i jest bardzo ciekawe, czy kiedy już jak gdyby ta normalność wróci, kiedy się wszyscy zaszczepimy i zaczną być kina znowu otwarte, to czy publiczność wróci, czy ten model oparty o sekwencyjność okien, model i tak już wcześniej atakowany przez graczy z platformy VOD się utrzyma, czy będzie dalej osłabiany. Raczej moim zdaniem będzie dalej osłabiany, tutaj pandemia przyspieszyła pewne procesy, które już i tak wcześniej miały miejsce. No tak, to chyba jest nieodwracalne rzeczywiście. A powiedz, jak produkcja filmowa w tym całym krajobrazie, no bo
Rzecz jasna, trudno się dziwić, że te wszystkie platformy VOD i tak dalej zyskały na popularności w okresie pandemii, bośmy siedzieli w domach, przynajmniej znaczna część z nas siedziała w domach, więc trzeba było w jakiś sposób sobie ten czas wypełniać, często po to, żeby po prostu redukować stres, można by było takie binge serialowe urządzać. Sam gustuję w tego rodzaju redukcji stresu zdecydowanie. To jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że na przykład wiele produkcji filmowych zostało zatrzymanych, wielu filmów nie udało się dokończyć, wielu kolejnych sezonów seriali nie nakręcono właśnie z powodu pandemii. Ja na przykład czekam z ogromnym utęsknieniem na trzeci sezon z serialu Wszechczasów dla mnie, czyli Sukcesji, jednego z najlepszych seriali, jakie widziałem. No i niestety to się wszystko przesunęło właśnie dlatego, że koronawirus uniemożliwił nakręcenie kolejnego sezonu. I oczywiście nie jest to jedyny serial, prawda? Produkcja jakoś została najmniej dotknięta. Tam gdyby przemysłowi udało się najszybciej po prostu wziąć i wypracować procedury, które pozwoliły pracować w warunkach pandemicznych. I z produkcją nie jest aż tak źle. Rzeczywiście produkcja wielu filmów się gdzieś tam poprzesuwała, pozawieszała, czy na przykład nie wiem, trzeba było zrezygnować z plenerów w egzotycznych lokacjach i kręcić w studio. No, tym niemniej jakoś tam to mimo tych kilku przypadków, o których mówiłeś działa. No, na przykład a propos seriali, na przykład ja niedawno oglądałem na Netflixie bardzo ciekawy serial, taka limited series The Serpent, też bardzo polecam. Historia, wszyscy chwalą bardzo. Tak. Tak, historia właśnie seryjnego mordercy z lat 70. działającego w Tajlandii i w ogóle w Azji Południowo-Wschodniej, polującego na zachodnich turystów, głównie na hipisów, którzy wtedy jak gdyby zaczynają odkrywać Azję Południowo-Wschodnią z plecakiem i bardzo wiele różnych ciekawych kontekstów kolonialnych, postkolonialnych, związanych z rasą, klasą społeczną i tak dalej. Ale w każdym razie ten film miał być początkowo właśnie kręcony w naturalnych lokacjach. Zaczęła się produkcja w Tajlandii, z powodu COVID-u musiała zostać przerwana. Ekipa wróciła do Wielkiej Brytanii, przede wszystkim brytyjski serial. No i to jednak nie przeszkodziło twórcom. Po prostu ten film rozgrywa się w tej Azji lat 70. i wydaje się, kiedy na tę Azję tam patrzymy na ekranie, że wow, ale to jest super nakręcone, gdzie oni znaleźli te lokacje. Nie wiem, na przykład Bombaj lat 70. jest tam świetnie pokazany. No, mamy tam wrażenie, że tam jesteśmy. No, a się później gdyby też bardzo zaskoczyło, że to wszystko było zbudowane w jednym z podlondyńskich studiów, że po prostu w sytuacji, kiedy jest ta epidemia, to producenci podjęli decyzję, że no jednak nie ma sensu czekać, kiedy to ustąpi. Kręcimy po prostu tutaj, no mamy akcję w Katmandu, to sobie budujemy Katmandu gdzieś pod Londynem. No i to jakoś świetnie się sprawdziło, świetnie zadziałało. Czyli to nie jest, jak już opowiedziałeś przed chwilą, jednoznaczny krajobraz na różnych piętrach, w różnych tak, wymiarach. Myślę, że produkcja ucierpiała jako taka najmniej, tylko że faktycznie gdyby się zatykają się te dalsze kanały, no, gdyby produkuje się po to, żeby film potem ściągnął pieniądze z rynku, a najlepszym sposobem cały czas ściągnięcia tych pieniędzy z filmu jest jednak dystrybucja kinowa. Jak w przypadku filmów o naprawdę dużych budżetach, to jednak cały czas ta dystrybucja VOD nie jest w stanie zapewnić takiego dopływu środków. Z uwagi na ten system abonamentowy? Czy to częściowo, tak, po prostu jesteś dużo więcej w stanie ściągnąć z kin od ludzi, tak? To jest jak gdyby cały czas najpewniejsza i najszybsza metoda, by zapewnić sobie zwroty z wielkiej produkcji, czy też jak gdyby te wielkie produkcje, one coraz bardziej w ostatnich latach, czy nawet dekadzie się bilansowały nie na poziomie jakiegoś rynku krajowego, ale na poziomie rynku globalnego. No Hollywood kręciło od dawna filmy z myślą nie tylko o rynku amerykańskim, ale też chińskim i rosyjskim, które były drugim i trzecim rynkiem dla nich. No jak gdyby te wielkie superprodukcje, no, były kręcone z budżetami idącymi w setki milionów złotych, z jeszcze kolejną setką na globalną promocję, no właśnie z taką myślą, że pokazujemy je w kinach od San Francisco po Pekin i Władywostok, no i w ten sposób to się nam zwraca. No i dlatego właśnie też te wszystkie takie wielkie blockbustery, wielkie superprodukcje, które miały wejść w ostatnich 12 miesiącach do kin, nowy Bond, Czarna Wdowa, kolejna odsłona uniwersum filmowego Marvela, Duna, no to wszystko gdzieś tam po prostu sobie leży na półkach i czeka na lepsze czasy, czeka na taki moment, kiedy będzie można po prostu wziąć i wrócić te filmy do globalnej dystrybucji i globalnie znów
to ściągnąć. Teraz jak Bond gdyby... dwukrotnie był chyba przekładany i teraz na październik jest planowany bodaj. Trzykrotnie, no proszę. Tak. Jakby przełożono go po raz pierwszy na samym początku pandemii, kiedy, jak gdyby było, kiedy jeszcze nie było w Europie żadnych lockdownów ani w Stanach, w ogóle nie było wiadomo, czy ten wirus dotrze, ale było już wiadomo, że on sparaliżował Chiny i że chiński rynek filmowy tutaj się nie zwróci. No a jak gdyby te Bondy, które dzisiaj są filmami jakimiś hiper wysokobudżetowymi, choć to na początku wyglądało zupełnie inaczej, te pierwsze Bondy z Connerym to były co bardzo niskobudżetowe filmy, to one są kręcone i budżetowane z taką myślą, że to pokazujemy całemu światu, to się ma zwrócić właśnie przede wszystkim no, na rynku amerykańskim, to może odzyskujemy koszty, ale zarabiamy tak naprawdę na chińskim i pozostałych. W sytuacji, gdy ten chiński rynek pada i kiedy go nie ma, albo kiedy on funkcjonuje w reżimie pandemicznym, nie na pełnych obrotach, no to się po prostu nie opłaca takiego filmu jak Bond wprowadzać, tak przynajmniej kalkulują producenci, no i czekają do momentu, kiedy tutaj jak gdyby te kina na całym świecie, a przynajmniej na tych najważniejszych rynkach Stany, Europa, Rosja, Chiny znów ruszą pełną parą. No dobrze, to przejdźmy może do filmów, które powstały w pandemii, nie do tych, które zostały przesunięte, nie do tych, których produkcję zamrożono, tylko do tych, które udało się w pandemii nakręcić i do tych zarazem, które o pandemii traktują, to znaczy takich, które w jakiś sposób starają się konsumować ten wątek globalnej epidemii, koronawirusa i tak dalej. No tak, jeszcze pierwszą reakcją kina na pandemię były filmy krótkie, często zamawiane przez platformy VOD, takie jak na przykład właśnie seria W domu wyprodukowana przez HBO, gdzie mieliśmy po prostu też przez różne narodowe oddziały HBO właśnie takie filmy nowelowe, jak to się kiedyś nazywało, czyli takie właśnie kolekcje krótkich filmów kręconych przez różnych reżyserów, którzy opowiadali o swoim doświadczeniu pandemicznym. Mieliśmy też polską wersję tego projektu, tam możemy znaleźć między innymi filmy krótkie Jacka Borcucha, Krzysztofa Garbaczewskiego, Krzysztofa Skoniecznego, Jerzego Skolimowskiego, Pawła Łozińskiego, Małgorzaty Szumowskiej, Mariusza Trelińskiego i kilku innych twórców. No i też w podobną jak gdyby stronę poszedł Netflix, który też wyprodukował taką swoją serię krótkich filmów, tam to się zdaje się nazywało At Home, i Homemade, przepraszam. No i tutaj widać bardzo wyraźnie już, jak w tych krótkich filmach rysuje się taka pewna podstawowa gramatyka kina pandemicznego. Twórcy kręcą te swoje obrazy w izolacji, często sami, bez operatora, bez aktorów. One przybierają bardzo często rodzaj czegoś w rodzaju dziennika pandemicznego, dziennika właśnie z czasów zarazy. Są to często jakieś obserwacje z okna tego, co dzieje się na ulicy, albo raczej tego, co się nie dzieje na ulicy, czy tego, co się dzieje w sąsiedztwie. Jest to jakaś taka właśnie próba przy pomocy filmu zmapowania i nazwania tego doświadczenia zamknięcia, doświadczenia izolacji. Te filmy są bardzo różne artystycznie, one też jak gdyby próbują mierzyć się z sytuacją, która sama w sobie jest nudna, która sama w sobie, na którą składają się nuda, powtarzalność, rutyna. No niestety nie zawsze potrafią te nudy w jakiś ciekawy sposób sproblematyzować, użyć je jako odskoczni do interesujących, ciekawych rozważań. To jest kilka wyjątków, na przykład, nie wiem, bardzo interesujący był jeden z tych filmów w tym projekcie Netflixa Homemade, Lada Lee. To jest taki młody reżyser francuski, afrykańskiego pochodzenia, który zadebiutował niedawno w pełnym metrażu znakomitym filmem Nędznicy, który rozgrywa się na jednym z podparyskich przedmieść zamieszkanych przez migrantów i ich potomków. I tam jakby fabuła skupia się na tym, iż na akcie brutalności policji, w wyniku którego cierpi dziecko, ofiarą tej brutalności jest dziecko, no i jeden z bohaterów, także dziecko zamieszkujące to osiedle, nagrywa całą tę sytuację przy pomocy swojego drona, no i tutaj jak gdyby też akcja toczy się o to, by odzyskać to nagranie. No i w tym filmie krótkim z Homemade tego samego reżysera, no widzimy znów tego samego bohatera, który znów wypuszcza swojego drona na przedmieście, ale tym razem przedmieście, które jest sparaliżowane pandemią, gdzie jak gdyby nic się praktycznie nie dzieje. Ludzie wystają głównie gdzieś tam w oknach bądź na balkonach, są jakieś zupełne pustki.
do momentu, kiedy ten dron zaczyna przelatywać nad jakąś taką wielką, długą kolejką, w której stoją głównie kobiety, najczęściej właśnie afrykańskiego pochodzenia, wiele w burkach, hijabach i tym podobnych zakryciach, sugerujących, iż są wyznawczyniami islamu, i widzimy, że one stoją w kolejce do banku żywności, gdzie jest im rozdawana darmowa żywność. Tutaj myślę, że daje, że w tym filmie w takim bardzo fajny, skrócony, mocny sposób udało się pokazać, że to doświadczenie pandemii to nie jest tylko doświadczenie artysty, który jest przymusowo zamknięty w domu i tam przeżywa różnego rodzaju egzystencjalne katusze, no ale to jest też właśnie czasami doświadczenie no wręcz dosłownie głodu, wykluczenia ekonomicznego, przymusowego, wypchnięcia na bezrobocie i tak dalej. Więc tutaj pod tym względem ten film wydawał mi się bardzo ciekawy. No, widać wyraźnie, że w tym kinie takim małym, pandemicznie, no, tworzy się kilka takich podstawowych, powiedziałbym nawet podgatunków. No właśnie ten portret artysty zamkniętego w izolacji. No, na przykład właśnie w polskim filmie mamy Mariusza Trelińskiego, który w swoim domu na wsi gdyby snuje plany tworzenia kolejnej opery i o tym kręci film. Mamy kolejny gatunek, to jest właśnie obraz rodziny, która jest zamknięta, czy pary, która jest gdzieś tam zamknięta w przestrzeni, to generuje różnego rodzaju problemy i konflikty. No to na przykład w tym polskim w domu tego typu sytuacje eksplorują Magnus von Horn, Ksawery Żuławski. Mamy też filmy, które jak gdyby no, skupiają się na tym, jak wiele naszej komunikacji gdzieś tam przenosi się do cyfrowych interfejsów, różnego rodzaju komunikatorów. W tym Netflixowym projekcie mamy taki bardzo ciekawy jeden z filmów, który w całości jest jak gdyby nakręcony poprzez obrazy ze zrzutów ekranu, gdzie widzimy właśnie no, wymiany informacji, zdjęć, jakie bohaterowie wysyłają sobie nawzajem w trakcie pandemii. Tam jest właśnie też historia pary, która przeżywa kryzys w związku i obserwujemy to właśnie tylko i wyłącznie przez obrazy ekranu telefonów, na którym te obie osoby opowiadają o sytuacji w ich relacji swoim przyjaciołom. No i plus jeszcze, tak jak mówiłem, te obrazy właśnie z okna, z sąsiedztwa, to jest też coś, co jest jednym z tych gatunków kina pandemicznego. I to była taka pierwsza reakcja, taka pierwsza, najbardziej bezpośrednia reakcja, kiedy no po prostu twórcy, jak i my wszyscy byliśmy w tym okresie pierwszych lockdownów zamknięci, poddani jakiejś przymusowej bezczynności. No i w tej sytuacji no platformy VOD zaproponowały twórcom, że w takim razie no to macie przecież kamerę w telefonie i po prostu coś kręćcie. No i w ten sposób z tego powstał jakiś taki pierwszy, dość spory korpus krótkiego kina pandemicznego. Tutaj pewną ciekawą okolicznością, tyleż technologiczną, co artystyczną, jest używanie tych różnych platform służących komunikacji wideo typu Zoom na przykład, czy Microsoft Teams, to się stały takie narzędzia wykorzystywane do różnych produkcji filmowych i to w ogóle dosyć osobliwy efekt daje. Tak, nawet to był znów jakiś proces, który miał miejsce już wcześniej. Mówiliśmy o tak zwanych desktop movies, czyli właśnie takich filmach, które w całości dzieją się na ekranie komputera. To była konwencja, która często była, na przykład, po którą często sięgali twórcy filmów grozy. Mieliśmy na przykład takie filmy Unfriended, dwie części, które rozgrywają się w całości w ten sposób. Pierwsza część to jest właśnie jakaś taka komunikacja grupy nastolatków na wideoczacie, którzy właśnie ukończyli szkołę średnią, no i nagle po prostu na tym wideoczacie włącza się im koleżanka, która popełniła samobójstwo, jak się później okazuje, trochę przez uczestników tego wideoczatu, no i zaczyna ich nawiedzać. Na z kolei Unfriended 2, Dark Web, no to jest też film, w którym główny bohater wchodzi, nagle dostaje się do jakieś takie właśnie dark webowe forum i zaczynają się dziać różne złe rzeczy. No i jest oczywiste, że jest to konwencja jakaś, która się wydaje wprost idealna do sytuacji pandemicznej, no i filmowcy faktycznie szli dalej tą drogą. No i tutaj mieliśmy na przykład bardzo ciekawy horror, moim zdaniem jeden z najlepszych filmów pandemicznych, jaki powstał, Host, brytyjski film grozy z zeszłego roku. Film, który w całości nakręcony został przy pomocy Zooma i w całości rzeczywiście wygląda jak sesja Zooma. Trwa 59 minut, czyli tyle, ile trwa sesja na Zoomie, jeżeli nie mamy wykupionego Zooma profesjonalnego. Też ostatni kadr tego filmu to jak gdyby, że jeśli chcesz kontynuować, proszę wykupić pełną wersję. W ten sposób się ten film urywa. No i
to nie jest pierwszy desktopowy horror, ale jest to film, który no, po pierwsze trafia genialnie w swoje czasy, a po drugie z tej konwencji no, jest w stanie wydobyć całą jej makabrę i grozę. Cała jak gdyby ta sytuacja, jaka się w tym filmie rozgrywa, polega na tym, że grupa młodych ludzi, właściwie są to same kobiety, jeden mężczyzna, który jednak z tego wideoczatu się szybko wylogowuje, znudzeni w tej sytuacji zamknięcia pandemicznego, wynajmują zawodowe medium po to, żeby właśnie w ramach tej przestrzeni Zooma wywołać ducha. No jak się można domyśleć, cała ta sytuacja wymyka się jednak spod kontroli, zamiast przyjaznego ducha odpowiadającego na jakieś tam proste pytania, pojawia się śmiertelnie groźna, demoniczna obecność. No i faktycznie ta przestrzeń wirtualna Zooma staje się działaniem jakiejś nieczystej, nadprzyrodzonej siły, która jest w stanie atakować wszystkich uczestników spotkania, chociaż oni są od siebie fizycznie bardzo, bardzo oddaleni. No i z tej takiej sytuacji, która wydaje się trudna filmowo do ogrania, podzielony na kilka części ekran, który jest statyczny, kamera jest nieruchoma, trudno z tego jest wydobyć jakieś napięcie, grozę. No a twórcy udaje się to absolutnie doskonale, jak gdyby wszystkie jakieś takie elementy komunikacji online, które znamy i na które się już zdążyliśmy wielokrotnie zirytować i przywyknąć do tej irytacji w ostatnich 12 miesiącach, zamrażający się ekran, jakieś włączające się nie wiadomo skąd dziwne filtry, sytuacje, że ktoś nie odbiera, że ktoś tam po prostu nagle wychodzi, nie wiadomo, gdzieś tam nam znika z ekranu, że czegoś nie słychać, albo coś słychać, czego być nie powinno, no to tutaj udaje się wykorzystać wszystkie te elementy wideokomunikacji do tego, by zbudować taką bardzo gęstą atmosferę narastającej grozy i śmiertelnego niebezpieczeństwa dla bohaterek tego filmu, które no właśnie, nie podchodząc też do tego sytuacji seansu poważnie, wygłupiając się, traktując ją jako żart, sprowadzają na siebie śmiertelne zagrożenie, co też trochę może być jak gdyby takim komentarzem do tego, jak my podchodzimy do wirusa i jak my gdzieś tam zachowując się w tej sytuacji nieodpowiedzialnie wystawiamy siebie i innych na różnego rodzaju zagrożenia. No i też tam właśnie no, obraz tego demona, którego tak naprawdę nie widzimy prawie w ogóle i wirusa, który gdzieś tam śmiertelnie atakuje, chociaż też go nie widzimy, no tutaj też widać wyraźnie pewną analogię. No w ogóle horror to jest gatunek, który przeżywa okres świetności od pewnego czasu. Mnóstwo powstaje horrorów, także horrorów wysokoartystycznych, powiedziałbym, bo ten gatunek przez wiele lat jednak funkcjonujący gdzieś na marginesie i mający oczywiście takie jakieś momenty wielkości, dzisiaj się stał jednym po pierwsze z najpopularniejszych, a właśnie po drugie takim, w którym też eksperymentują z formą naprawdę utalentowani reżyserzy, którzy solidne kino artystyczne z horroru potrafią robić. No i to w ogóle jest na osobną rozmowę zapewne, dlaczego akurat w ostatniej dekadzie mniej więcej po tych wszystkich historiach związanych z kryzysem finansowym, z takim rozmontowaniem bardzo skutecznym poczucia przewidywalności, bezpieczeństwa świata, w którym żyjemy, horror się stał tak ekspandującym gatunkiem filmowym, ale wydaje się, że pandemia to jest po prostu no, żyzne pole dla horroru, który i tak, jak powiedziałem, okres świetności przeżywa, że no przede wszystkim horror powinien całymi garściami czerpać z tego covidowego doświadczenia i jakoś je przetwarzać na filmy. Czy tak się stało właśnie? Na razie rzeczywiście ja widziałem ten jeden film Host. Słyszałem też o jakimś takim innym horrorze In the Woods, który też brytyjska produkcja, która podobno jest też właśnie odpowiedzią na COVID-19, opowiada o świecie pustoszonym przez jakąś pandemię i zbiera bardzo dobre recenzje, ale jej jeszcze nie widziałem. Widziałem zwiastun jakiegoś filmu, który ma wkrótce wejść do dystrybucji w Stanach, który także jest takim właśnie horrorem desktopowym, opisującym sytuację izolacji, chociaż tam akurat z tego, co widziałem w tym zwiastunie, nie ma nadprzyrodzonych elementów, raczej taka sytuacja, że grupa przyjaciół spotyka się
na wideoczacie, żeby porozmawiać, piją alkohol, dochodzi do kłótni między jedną z par, która w tym bierze udział, no i w wyniku tej kłótni mężczyzna jakoś tak nieszczęśliwie uderza kobietę, że ona umiera, no i tutaj jak gdyby te pozostałe osoby zastanawiają się, co z tym robić. To jest to przedstawione przynajmniej w zwiastunie, w konwencji takiego właśnie, może nie horroru, ale mrocznego thrillera, ale myślę, że jak najbardziej te reakcje będą ze strony twórców horroru i będzie ich jeszcze więcej. Horror rzeczywiście stał się jakimś takim zwierciadłem epoki drugiej dekady XXI wieku. Filozof horroru amerykański, autor Eugene Facker, autor takiej trylogii o filozofii horroru, on twierdził, że horror jest takim narzędziem, który pozwala pomyśleć, czy też zmierzyć się, czy przeżyć to, co nieludzkie, doświadczenie nieludzkiego świata. I to jest właśnie jakieś doświadczenie, z którym my coraz bardziej mierzymy się jako czymś doświadczalnym empirycznie. No właśnie perspektywa katastrofy klimatycznej i zagłady cywilizacji, to jest właśnie jakaś taka perspektywa zbliżającego się do nas nieludzkiego czy postludzkiego świata, przynajmniej świata, w którym ta ludzka cywilizacja, którą znamy, nie jest w stanie dalej istnieć. No i też jak gdyby właśnie ta sytuacja z ekspansją wirusa, kiedy nagle wszystkie systemy zachodniego świata, które zbudowaliśmy, wszystkie systemy immunologiczne ludzkości, nie tylko te nasze indywidualne, rozumiane w sensie biologicznym, ale także w tym sensie społecznym, okazują się dosyć jednak bezbronne i po prostu nagle jakaś cząstka materii, której w ogóle nie wiadomo, czy jest organizmem żywym, czy nie jest i czym tak naprawdę ontologicznie jest, prowadzi do jakiegoś radykalnego wywrócenia do góry nogami niemal wszystkiego, zamraża gospodarkę, życie społeczne, czyni z nas więźniów praktycznie w naszych domach naprawie. No to jest też jakieś takie doświadczenie, które no radykalnie przesuwa nam jakąś taką antropocentryczną perspektywę. No tu jeszcze mamy dodatkowo ten wymiar związany z niewidzialnym zagrożeniem, którego źródłem są inni ludzie. To też wydaje się ożywiać horrorową wyobraźnię. Ta konieczność trzymania dystansu, ten lęk przed bliskością z innymi, to właśnie transmitowane za pośrednictwem bliskiego kontaktu śmiertelne zagrożenie, które nie wiadomo czym jest do końca, etc. To jest rzeczywiście coś niesamowitego. Przypomniał mi się taki film horror z lat 90. z Denzelem Washingtonem. Niestety nie pamiętam tytułu, ale oglądałem ten film parokrotnie, bo mi się bardzo podobał. Zaraz spróbuję ustalić, no bo żyjemy w czasach, kiedy wszystko można ustalić, mając komputer na podorędziu. Jak ten film się nazywał? Mówię. W sieci zła. W sieci zła się nazywał. Gregory Hoblit był reżyserem tego filmu. Fallen to jest tytuł oryginalny. Tam mamy do czynienia z demonem, który opętuje ludzi i który właśnie przenoszony jest przez takie dotknięcie, że jak się dotknie jakąś osobę, to natychmiast demon się przenosi. I tam jest rzeczywiście... Był bardzo popularny w horrorach. To jest pewien motyw, który jest widoczny na przykład w debiucie Davida Cronenberga, Dreszcze, gdzie mamy właśnie historię jakiegoś pasożyta, który atakuje mieszkańców nowoczesnego kompleksu mieszkalnego w Toronto, uwalniając całkowicie ich popęd seksualny i popęd agresji, znosząc wszelkie możliwe ograniczenia, jakimi ci ludzie na ogół się kierowali, poddani wcześniej społecznemu treningowi. No mamy też jak gdyby całą serię filmów o zombie, które tak naprawdę były filmami o epidemii. To jest też jakieś takie w sumie dosyć ciekawe, że ta ostatnia dekada w kinie to jest taka dekada zombie, gdzie mieliśmy całe mnóstwo filmów, które o tym mówiły. No i na ogół właśnie ten wysyp zombie był przedstawiany w kategoriach epidemicznych, w kategoriach właśnie jakiegoś wirusa, patogenu, który zmienia ludzi w żywe trupy. Chociaż na początku zombie pojawiają się w kinie w latach 30. raczej w roli, nie wiem, raczej w wyniku magii, w wyniku jakichś tajemniczych rytuałów, wudu i tak dalej, no to w tej ostatniej dekadzie to raczej jest właśnie kwestia wirusa, który niszczy cywilizację i zmienia Ziemię w miejsce panowania żywych trupów. No ten model właśnie epidemiczny, zaraza zombie jako epidemia, widać w filmie World War Z, który jest właśnie takim filmem, gdzie właśnie ludzkość nagle znajduje się na granicy przetrwania w wyniku epidemii zombie. No jest to spowodowane jakimś tajemniczym patogenem, który rozprzestrzenia się z niesamowitą szybkością.
No wiesz, istnieje wiele teorii spiskowych, które postrzegają filmy hollywoodzkie jako źródło wiedzy o rzeczywistości i które zajmują się drobiazgowym tropieniem analogii pomiędzy jakimiś katastrofalnymi, katastroficznymi również wydarzeniami, a fabułami właśnie, no to myślę, że tutaj bardzo rozległa pożywka jest, jeśli chodzi o rozmaite wątki właśnie zarazy albo czegoś, co zarazę przypomina filmów o zombie, etc. Ja się zetknąłem z wieloma takimi bardzo skrupulatnymi analizami różnych filmów, które miały właśnie przewidywać to, co działo się przez ostatni rok. No, są też tacy, którzy oczywiście wyciągają bardzo daleko idące wnioski. Słynna historia pilotowego odcinka serialu The Lone Gunman. Nie wiem, czy pamiętasz ten serial? Nie, to jest chyba nie. Przełom lat 90. i 2000. spin-off Archiwum X. The Lone Gunman to jest taka ekipa zwolenników teorii, teorii spiskowych, z którymi Mulder jest w ścisłym kontakcie. Powstał serial, taki spin-off właśnie Archiwum X. W pierwszym odcinku jest atak samolotami na budynki, samolotami, które zostają przejęte przez głęboko zakonspirowane oczywiście rządowe struktury. No i uznano to za wysypanie się z planami ataku na World Trade Center, rzecz jasna, no bo ten film został opublikowany przed World Trade Center. No więc wyobraźnia spiskowa i różne analogie pomiędzy takimi filmowymi fabułami a rzeczywistością to jest przepastna część narracji spiskowych właśnie. Tak, chociaż akurat w filmach o zombie nie ma Billa Gatesa, który jest tutaj jednak obowiązkowym bohaterem wszystkich spiskowych narracji o COVID-zie. To prawda. Czy jeszcze jakieś wątki horrorowo-filmowe do głowy ci przychodzą w sprawie COVID-u? Czy nie, myślę, że jeśli chodzi temat horroru, możemy domknąć. To na razie jest tyle, ale tak jak mówię, no, wydaje mi się, że to będzie jak najbardziej eksplorowane przez twórców. No, można by tutaj jeszcze gdzieś tam poniekąd pod tą horrorystyczną tematykę powciągnąć taki krótki film Jonathana Glazera 1518, Strasburg 1518. Bardzo ciekawy projekt na pograniczu filmu i teatru tańca, dostępny w Polsce na portalu Mubi. Film, którego tytuł, ten Strasburg 1518, nawiązuje do tak zwanej epidemii tanecznej, jaka miała miejsce faktycznie w Strasburgu w XVI wieku. Mianowicie w pewnym momencie jakaś kobieta zaczęła tańczyć i nikt nie był w stanie jej powstrzymać. Kolejni ludzie zarażali się tańcem i nikt nie był w stanie ich albo fizycznie zmusić, no chyba że ktoś po prostu się tam rzucił na tych ludzi w kilka osób, ale na pewno nikt nie był w stanie przemówić do rozsądku, żeby odpoczęli. Ludzie mieli tańczyć do wyczerpania sił. Nawet niektóre przekazy mówiły, że do śmierci przez kilka dni, kilkaset osób miało być objęte tą tajemniczą epidemią. No i ten film Glazera no, nawiązuje w tytule do tego wydarzenia, no ale pokazuje kilku tancerzy z całego świata, których właśnie zebrał reżyser. Każdy z nich jest w swojej przestrzeni, która wygląda właśnie jak jakiś taki pokój w domu, który w sytuacji, kiedy wszystko jest zamknięte, ktoś przerobił na jakąś taką przestrzeń do ćwiczenia tańca. No i każdy z nich sam tańczy przed nieruchomą kamerą do takiej bardzo hipnotycznej, transowej, industrialnej muzyki. No i z tego składa się jakiś taki jeden wideoklip, który właśnie no, sprawia takie właśnie wrażenie w tym kontekście tej epidemii tanecznej i naszej epidemii i tej izolacji, jakieś takie bardzo niesamowite. Ci ludzie, ci tancerze no, są faktycznie... najlepsi dzisiaj przedstawiciele tańca współczesnego na świecie, no wyglądają jakby opętał ich jakiś duch albo jakiś pasożyt, jakby jakaś taka po prostu dziwna, nieludzka siła miotała ich ciałami i zmuszała do robienia rzeczy, które ludzkie ciała normalnie by nie robiły. To tempo muzyki coraz bardziej przyspiesza, tak samo jak tempo tego tańca poszczególnych tancerzy, ujęcia stają się coraz krótsze, na końcu wszystko to się zlewa w jakąś taką jedną wielką ekspresyjną figurę. No bardzo, bardzo ciekawy projekt, to jest moim zdaniem chyba w ogóle miał być jakiś taki jeden najciekawszy pandemiczny film, no to wskazałbym właśnie na to. Piszesz w tym swoim tekście także o filmach, które po prostu się z tą tematyką pandemii mierzą i w których te wątki związane z doświadczeniem pandemicznym są obecne, na przykład o Skazanych na siebie Daga
Laimana. Tak, to jest tak jakby skazani na siebie, podobnie jak film Songbird, to są takie pandemiczne blockbustery. No jak mówiliśmy, te klasyczne blockbustery typu Bond czy filmy Marvela siedzą na półkach, ponieważ dystrybutorzy ich nie wprowadzają, ale tym niemniej powstają właśnie takie filmy, które to doświadczenie pandemiczne starają się przekazać przy pomocy blockbusterowej opowieści, przy pomocy takich filmów, które skrojone są jak hity filmowe, które mają przyciągnąć tłumy bardzo różnorodnej publiczności do kin, tylko że w tym wypadku kina są zamknięte, więc to samo mają zrobić na platformach VOD. No i Skazani na siebie są takim filmem. Film jest był kręcony w trakcie lockdownu w Wielkiej Brytanii, pokazuje dwójkę bohaterów, małżeństwo rozpadające się, no, którzy właśnie ze względu na COVID nie są się w stanie od siebie wyprowadzić, cały czas ze sobą mieszkają, w dodatku cały dzień w domu, ponieważ też pandemia wpłynęła na wzorce ich pracy, no ale tak jak to często w kinie bywa, pojawia się szansa na odnowienie tego małżeństwa, a tą szansą jest napad, jest rabunek, mianowicie bohaterka pracuje dla obrzydliwie bogatej korporacji, która zajmuje się zakupami superluksusowych produktów dla jakichś strasznych indywiduów typu dyktatorzy z Afryki, no i właśnie okazuje się, że to małżeństwo, także dzięki temu, że jej mąż tutaj pracuje jako kurier, który ma się zająć transportem produktów jej firmy, ma szansę ukraść jakiś bardzo, bardzo drogi diament, który został nabyty przez jakąś okropną, łamiącą prawa człowieka figurę, zamienić go na fałszywkę ze względu na lockdown i epidemię, nikt się nie zorientuje, nie tylko pomóc sobie finansowo, ale także Narodowemu Funduszowi Zdrowia, NHS, tutaj też jak gdyby bohaterowie podkreślają, że chcą także wesprzeć te organizacje. No i tutaj mamy do czynienia z takim gatunkiem, który jest w kinie, przez kino bardzo lubiany, czyli heist movie, filmu o napadzie, gdzie jest taką spektakularną atrakcją, jest właśnie cała ta procedura drobiazgowego planowania napadu, poznania jego egzekucji, walki z jakimś przeciwnikiem, który grozi zdemaskowaniem całego planu. Znamy to z takich filmów jak ta seria Oceans, gdzie właśnie, które są takimi najpopularniejszymi chyba heist movie z ostatnich lat. No i tutaj trzeba przyznać, że mimo tego, że jak gdyby ten film jak gdyby no, ma za tło jakąś taką wielką tragedię, którą trudno przemienić w spektakularną atrakcję, czyli właśnie epidemię w Anglii, kraju, który był jednym z najsilniej dotkniętych COVID-19 państw rozwiniętych w tym zamkniętym, martwym Londynie, no to jakoś tam twórcom udaje się stworzyć z tego atrakcyjne filmowe widowisko, które ogląda się z przyjemnością i faktycznie służyć może do tego swojego ponurego, pandemicznego tła jako taka miła dystrakcja. No to jest rzeczywiście też temat, który jak przypuszczam chyba, no właśnie, a to zapytam ciebie, co ty o tym sądzisz, bo z jednej strony mam wrażenie, że to jest jednak mimo wszystko trochę jeszcze za wcześnie, żeby takie filmy powstawały, które właśnie będą się mierzyć z tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku. One oczywiście powstają, zaraz sobie jeszcze powiemy o innych tytułach, natomiast chyba potrzeba pewnego dystansu do tego, żeby złapać takie doświadczenie i żeby w jakiś sposób satysfakcjonujący artystycznie je ująć. Zastanawiam się, na ile w ogóle tego typu jednak bezprecedensowe wydarzenie w historii współczesnego świata, jednak coś takiego, co nawet na samym początku powiedziałeś, po raz pierwszy na przykład sparaliżowało funkcjonowanie wielu różnych przemysłów, biznesów w Stanach Zjednoczonych, to były kina, które nigdy nie zostały jeszcze zamknięte. Więc na ile coś takiego właśnie będzie w ogóle w kinie obrabiane, będzie tematem, który będzie powracał, etc., etc. Bo też z drugiej strony jest dużo takich tragicznych wydarzeń i doświadczeń, których specjalnie się nie rusza. No na przykład wspomniane World Trade Center, to nie jest temat, który jakoś... Było trochę tych filmów o World Trade Center. Trochę było, ale poza tym filmem z Nicolasem Cage'em, który grał strażaka, który tam ratował osoby uwięzione pod gruzami, to ja szczerze mówiąc nie pamiętam żadnego filmu, który, no nie wiem, jakoś by przeszedł do takiego mainstreamu. Znaczy, no było też to World Trade Center Olivera Stone'a, nie najlepszy film. No tak. Był United for 93, ten film o tym samolocie, który spadł. To był chyba ten, który w Pentagon akurat uderzył. Jakby rekonstrukcja porwania z punktu widzenia pasażerów samolotu. Też
też bardzo, bardzo dobry film, więc trochę tego było, czy też ostatnio była taka, był serial The Looming Towers, on był dostępny, chyba cały czas jest na polskim Amazonie, który był właśnie jakąś taką rekonstrukcją tego, jak rywalizacja CIA i FBI, które nawzajem sobie nie ufały, nie przekazywały informacji. CIA traktowało w ogóle tutaj FBI jak jakichś wieśniaków, którzy powinni łapać członków rodzin mafijnych, a nie mieszać się do polityki. Z kolei FBI patrzyło na CIA jak na jakichś wariatów, jak właśnie taki brak ufności i wzajemne podgryzanie się tych dwóch służb, no, doprowadziły do tej tragedii. Jest to książka oparta na jakiejś takiej książce non-fiction, która jednak no, dosyć dobrze pokazywała, że tutaj po prostu amerykańskie służby mogły temu zapobiec, gdyby tutaj była lepsza koordynacja, wymiana informacji i nie było między nimi aż takiej po prostu paranoicznej nieufności. Więc trochę tego było. Myślę, że podobnie będzie z pandemią, tylko że gdyby też jest taki problem, że pandemia nie jest taka spektakularna filmowa, jak World Trade Center. No World Trade Center jest jednym z jakichś takich najbardziej mocnych, ikonicznych obrazów, jakie w ogóle wydarzyły się w historii ery telewizyjnej. Ten obraz tych samolotów wbijających się w wieże, więc symboli amerykańskiego kapitalizmu, no to jest coś, co też wizualnie jest niesamowicie mocne. To są jakieś straszne tragedie, to jest coś, co łatwo bardzo jest przedstawić na ekranie. W przypadku właśnie takiego wirusa, który nas wykańcza po cichu codziennie, no to jest o wiele, wiele trudniej. My mieliśmy jak gdyby też taki gatunek filmów o pandemii. Niesamowicie popularnym filmem na samym początku epidemii na iTunesach i innych jakichś platformach SVOD stał się film Contagion Stevena Soderbergha, w Polsce znany jako Epidemia Strachu, no który znów tutaj a propos tej twojej teorii o tym wysypywaniu się w Hollywood też wiele rzeczy przewidział dosyć dobrze. Tam jak gdyby też mamy do czynienia z jakąś globalną ekspansją wirusa dość podobnego do COVID-u, która zaczyna się od tego, że chińska firma budowlana wycina pod kolejny jakiś po prostu pod kolejną inwestycję rosnącej chińskiej gospodarki las deszczowy, z którego płoszą się nietoperze, które latują do jakiejś farmy, gdzie Chińczycy hodują świnie, gryzą te świnie, żeby tam z nich wypić krew, no i to przenosi wirusa. No i później Amerykanka, która jest na biznesowej podróży w Makau w Chinach, dostaje właśnie taką świnię zakażoną przez nietoperza tymże wirusem w trakcie kolacji w kasynie, no a potem się to już roznosi po świecie, no bo po drodze ma przystanek w Londynie, potem w Nowym Jorku, a potem wraca do siebie do Chicago, no i tutaj już mamy po prostu trzy ogniska zakażenia. No ale w tym filmie Soderbergha jest też jakaś taka wiara, że mimo wszystko ci eksperci potrafią to ogarnąć. Jest taki właśnie obraz heroicznej grupy ekspertów, który przy pomocy narzędzi nauki jest to w stanie bardzo szybko opanować. No i tutaj jak gdyby to jest scenariusz, którego my byśmy sobie życzyli, no bo my widzimy, że to działa jednak zupełnie inaczej. Mamy do czynienia z takim modelem, że jest jakaś straszna tragedia, potem jest mocna odpowiedź, wszystko potem jakoś wraca do normy, tylko raczej z taką normalizacją stanu wyjątkowego przez ostatni rok. Ta nauka no, z jednej strony dostarcza odpowiedzi, ale z drugiej strony te odpowiedzi, no też wcale nie do końca, czas między odpowiedzią a przywróceniem normalności jest bardzo długi, a być może tego powrotu do normalności w ogóle, ale to w ogóle nie będzie. Ta epidemia gdzieś tam cały czas jeszcze będzie z nami przez długi czas. Część ekspertów mówi, żeby też w ogóle nie przywiązywać się szczególnie do tej wizji, że po szczepionkach już nagle wszystko będzie tak wspaniale, bo mutacja indyjska, bo inne mutacje, bo tutaj też tak naprawdę nie wiemy, jak ten wirus się będzie zachowywał, więc w jakimś sensie ten scenariusz z filmu Soderbergha no, nam by się wydawał jakimś takim scenariuszem życzeniowym dzisiaj, kiedy patrzymy, jak to wszystko tak naprawdę wygląda. No tak, to jest ciekawe. Ja też widziałem taką informację o wznowieniu czy o nakręceniu remake'u serialu The Stand, czy miniserialu The Stand, który już raz został, to znaczy powieść Stephena Kinga Bastion została sfilmowana, już raz był taki serial tam w latach 80. z Garym Sinise w roli głównej. Bardzo ciekawy, zresztą kiedyś to widziałem na jeszcze kasetach wideo, pamiętam, i to jest jeden z nielicznych takich seriali wczesnych, robionych właśnie w latach 80., 90. na podstawie prozy Kinga, który naprawdę się broni. No i teraz powstał jakiś remake. Przed chwilą to właśnie sprawdzałem z Whoopi Goldberg na przykład w jednej z ról głównych i Aleksandrem Skarsgardem, który gra główną postać negatywną, niejakiego Randala Flagga,
I szczerze mówiąc, to też jest nieprzypadkowy timing zapewne, dlatego że w marcu 2021 Amazon Prime Video zaczęło udostępniać w niektórych krajach ten serial, a pierwsze odcinki zostały opublikowane przez CBS 17 grudnia 2020 roku. No więc to ściśle się połączyło z pandemią, co jest oczywiście nieprzypadkowe, bo to jest powieść o epidemii grypy, takiej zmutowanej grypy, której wirus wydobywa się w pewnym momencie z laboratorium i zaczyna siać spustoszenie, z tym, że to jest naprawdę śmiertelność na poziomie 100% niemal. Jakaś niewielka tylko grupka ludzi ma osobliwą, naturalną odporność. Pamiętam, że zaraz na początku pandemii bardzo wiele było takich nawiązań do tej powieści Kinga i on tam na Twitterze dementował, że słuchajcie, naprawdę to nie jest jak w The Stand, to nie jest wirus stworzony specjalnie, żeby zabić całą ludzkość i jednak mimo wszystko śmiertelność tego wirusa nie jest tak wysoka jak w przypadku no właśnie tego opisywanego w tej powieści. No. No tak, no też tutaj właśnie jest, a propos tych takich blockbusterowych narracji, no to faktycznie dosyć słabo to wyszło w innym takim filmie, który ja omawiam w tym tekście, czyli Songbird Rozdzieleni, który rozgrywa się w jakiejś tam bliskiej przyszłości, kilka lat od naszego obecnego czasu, gdzie kolejne fale COVID już z kolejnymi numerkami pustoszą Stany Zjednoczone. No jesteśmy właśnie w takim tym Los Angeles przyszłości, większość ludzi zmuszona jest siedzieć w domach w izolacji, domy bogatych zmieniają się w jakieś twierdze, państwem rządzi wszechwładny departament sanitarny, niewielka grupa ludzi ma naturalną odporność, właśnie jeden z takich bohaterów jest kurierem rowerowym, w tym takim właśnie zmilitaryzowanym, rządzonym przez zmilitaryzowane służby sanitarne Los Angeles, no i cała akcja też jak gdyby tutaj się rozgrywa wokół tego, że babcia jego dziewczyny, która z tą dziewczyną mieszka, zostaje zdiagnozowana tym właśnie kolejnym COVID-em, no i jego dziewczynie grozi deportacja do jednego z takich wielu miejsc izolacji dla chorych, które tak naprawdę są czymś w rodzaju obozów koncentracyjnych. No i tutaj też rzeczywiście oglądając ten film miałem jakieś takie poczucie, że to kurczę jednak jest trochę za wcześnie, że to nie za bardzo wypada, że to jest jednak jakaś taka realna tragedia i dobudowanie na niej takiej no marnej, dosyć już wielokrotnie znanej antyutopii science fiction, jakie widzieliśmy w kinie wiele razy, no jest jakoś słabe etycznie i jest słabe filmowo i ten film nie działa, o ile właśnie Laymanowi w tych Skazanych na siebie udało się zrobić jakiś taki w miarę zręczny i miły w oglądaniu filmowy blockbuster, no to ci Rozdzieleni jednak po prostu jakoś ma się takie wrażenie, że to jednak kompletnie nie wyczuło tonu i kompletnie nie wyczuło czasu. Mhm. No dobrze, zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego będzie się działo w kinie wobec tego, pandemicznym kinie. A powiedz jeszcze może na koniec naszej rozmowy o jakichś nowych produkcjach, nowych serialach, nowych ciekawych filmach, które widziałeś i które polecałbyś na tę ostatnią fazę, trzecią, miejmy nadzieję, że już nie będzie kolejnej, kończącą się, tak eksperci przynajmniej mówią, że już to jest tendencja spadkowa pandemii, które byś polecał po prostu do obejrzenia. Czy z nowych seriali ja oglądam z wielkim zadowoleniem polski serial zaskakująco, który okazał się bardzo dobry, serial Klangor, dostępny na kanalu Plus polskim, na platformie jego też VOD. Serial kryminalny, który rozgrywa się wokół w międzyzdrojach, z tym, że nie są to międzyzdroje letnie, wakacyjne, ale takie właśnie poza sezonem, dosyć depresyjne, zimne. Bardzo lubię taką przestrzeń właśnie nad morzem, poza sezonem, w jakimś wczesną wiosną albo jesienią. Tam właśnie są podobne krajobrazy. Ale bardzo jest to na razie po 4 odcinkach, jakie widziałem, taka bardzo udana, mroczna, kryminalna narracja, historia psychologa więziennego, którego córka ginie, a chłopak, który wtedy z nią był tego wieczoru, kiedy ona zaginęła, został znaleziony, zamordowany. No i właśnie historia ojca, który próbuje chronić tą córkę. Ona przed zniknięciem wysłała do rodziców SMS-a, w którym przyznała się do zamordowania tego chłopaka, chociaż też tak naprawdę nie wiadomo, czy to ona wysłała, czy ktoś z jej telefonu wysłał, a tak naprawdę sprowadza na tą rodzinę tylko więcej kłopotów. No takie znakomite, świetnie wyreżyserowane kino, bardzo trzymające napięciu, doskonałe
rolę aktorską, tego ojca gra Arkadiusz Jakubik. No myślę, że od czasu Ślepnąc od świateł Krzysztofa Koniecznego, no to jest chyba jakiś najlepszy polski serial, jaki widziałem, więc jak najbardziej polecam. Inna rzecz, którą bym polecił, to jest ten wspomniany Serpent serial, ale to już tutaj o nim mówiłem, ale powtórzmy to może raz jeszcze. Także na Kanale Plus dostępny jest miniserial czteroodcinkowy pod tytułem Nadchodzi mrok, nadchodzi noc, przepraszam. Tytuł oryginalny jest The Sister Nila Crossa, twórcy bardzo przeze mnie też lubianego serialu kryminalnego Luther. Bohaterem nie jest reformator religijny, ale policjant pracujący w Londynie. Znasz ten serial, jak widzę. Znam, świetny serial. Idris Elba gra główną rolę. Tego samego showrunnera, nowy serial. Serial, który zaczyna się od tego, że mamy mężczyznę, który ma dobre życie i jest szczęśliwie żonaty. Nagle do jego drzwi puka jakiś dziwny człowiek i mówi, że przekopują las i że w tym lesie, bo ponieważ tam budują jakieś nowe osiedle i musimy szybko działać, bo to znajdą. Jak się okazuje, ci dwaj mężczyźni zakopali w tym kiedyś lesie kobietę, dopiero tam z czasem wyjaśnia się, jaką który z nich miał rolę w ich śmierci. I też to się okazuje bardzo szybko, że ta kobieta, którą zakopali, to jest siostra tej nowej żony, tego bohatera, że on jak gdyby rzeczywiście, no wiemy o nim bardzo szybko na samym początku tyle, że miał jakiś udział w śmierci jej siostry, a potem tą drugą siostrę poznał i poślubił, no i znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, przerażony tym, by jego sekret nie wyszedł na światło dzienne, i naciskany przez tego swojego coraz bardziej psychicznie niestabilnego dawnego wspólnika, przyjaciela z dawnych lat, bardzo dobre, bardzo ciekawe, trzymające w napięciu, też interesująco narracyjnie rozegrana produkcja telewizyjna. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść o pandemicznym kinie i za te rekomendacje. Ja tylko powiem, że w przypadku rekomendacji Jakuba Majmurka jest 100%. To znaczy, jeśli mówi, że to jest dobre, to wtedy jest to dobre. W zasadzie nie ma innej możliwości. Od lat się tymi rekomendacjami kieruję, z czym się nie zdarzyło, żebym tutaj się pomylił. Absolutnie. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dzięki wielkie. I Państwu też bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd, rzecz jasna.